Chciałoby się powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie. Polska to piękny kraj i pięknie wygląda nie tylko na pocztówkach, ale również na ekranie. Kiedy jedni filmowcy wyjeżdżają stąd, tam, za granicę, by nakręcić jakiś film, to ci stamtąd przyjeżdżają do nas, by tutaj nakręcić film. Nie wierzycie? Proszę bardzo, oto zagraniczne filmy, światowe filmy, które kręcono właśnie w Polsce. Zapraszam. Możecie wierzyć lub nie, ale w Polsce nakręcono naprawdę wiele zagranicznych produkcji. Nawet włoską edycję Milionerów nakręcono w Polsce. Oczywiście nie prowadził jej Hubert Urbański, tylko przyleciał do naszego kraju prowadzący z Włoch. My zorganizowaliśmy włoską publiczność i nakręciliśmy ten teleturniej gdzieś tam pod Warszawą. Dlaczego tak? Nie mam bladego pojęcia, ale tak było. Wygooglujcie sobie. Warto dodać, że to jednak nie jedyny przypadek, kiedy nakręcono coś w naszym kraju. Przecież powstało tutaj sporo filmów. Ba, będzie sporo filmów. I co ciekawe, w jednym z nich zagra nawet aktor z Sukcesji. Jesse Eisenberg, znany z roli Marka Zuckerberga w The Social Network, nagrywa w Polsce swój kolejny film w karierze. Co ciekawe, nie tylko go reżyseruje, ale również w nim gra. I to nie sam, bo towarzyszy mu Kieran Culkin, o którym ostatnio zrobiło się głośno za sprawą roli Romana Roya w serialu Sukcesja. Widzowie przyłapali aktorów m.in. w Lublinie i Krasnym Stawie, ale także na warszawskim Muranowie, Placu Grzybowskim, Mokotowie, a nawet na dworcu Warszawa Centralna. To jeszcze nie wszystko. W 2023 swoją premierę będzie miała kolejna produkcja ze świata Igrzysk Śmierci. W obsadzie nie zabraknie znanych nazwisk, a na ekranie nie zabraknie polskich smaczków. Akcja nowych Igrzysk Śmierci będzie rozgrywać się przed wydarzeniami, które mogliśmy oglądać w oryginalnej produkcji. Nadchodzący prequel zatytułowano Ballada Ptaków i Węży, a zdjęcia do niego powstawały w Polsce i na terenie Niemiec. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to aktorów widziano we Wrocławiu, a dokładniej w okolicach Hali Stulecia. Jedna z głównych bohaterek pochwaliła się nawet wizytą u nas w swoich mediach społecznościowych. Wspomniała też, że bardzo jej się podobało i jeszcze tu wróci. Ale dobra, skupmy się nie na tym, co będzie, tylko na tym, co już było. Zauważyliście, że koreańskie produkcje dostały drugie życie? Mam wrażenie, że od czasów Parasite, później Squid Game, platformy streamingowe, ale też wielu widzów bardziej otworzyło się na kino z tej części świata. I z ciekawości postanowiłem sobie sprawdzić, czy jest jakiś koreański tytuł, który powstawał u nas w Polsce. I wiecie co? Ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że jest. Mieliśmy skupić się na filmach, ale o jednym serialu po prostu musimy sobie wspomnieć. Chodzi o Terius Behind Me, czyli pierwszą koreańską dramę kręconą w naszym kraju. Na początku miał być Hongkong, później Rumunia, ale ostatecznie wybór padł na Warszawę. To właśnie ona jest tłem dla opowiadanej historii. Ciekawym smaczkiem może okazać się również obsada, bo mały epizod zaliczył tam nie kto inny jak Mirosław Zbrojewicz. I chociaż niektórych może to dziwić, to wielokrotnie gościliśmy w naszym kraju ekipy filmowe ze Stanów Zjednoczonych, a nawet gwiazdy światowego formatu. Stevena Spielberga chyba nie trzeba przedstawiać. Jeden z najsłynniejszych reżyserów w historii kina darzy nasz kraj wyjątkowym uczuciem, a nawet często tutaj przylatywał, by kręcić sceny do swoich filmów. Jednym z nich jest Most Szpiegów, w którym pojawili się m.in. Tom Hanks, Amy Ryan, Scott Shepard i Mark Rylance. Ten ostatni zdobył nawet Oscara za rolę w tej produkcji. Film nakręcono w Niemczech, w USA, ale również w Polsce, a dokładniej we Wrocławiu. Ulica Kurkowa, Ptasia i Miernicza zagrały ulice Berlina Wschodniego. Jak już jesteśmy przy Spielbergu, to nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie wspomniał tutaj o Liście Schindlera. No hello, ten tytuł zdobył 7 Oscarów. Zagrały tam takie gwiazdy, że to się po prostu w głowie nie mieści. I pomyśleć, że to kręcono właśnie u nas. Producenci Listy Schindlera, w tym Steven Spielberg, zdecydowali, że przylecą do naszego kraju, by właśnie tutaj nakręcić film. Ekipa była widziana w Krakowie, Tyńcu, Oświęcimiu, Niepołomicach, Olkuszu, Kasinie Wielkiej i Skarżysku Kamiennej. Co ciekawe, twórcom nie pozwolono kręcić w Muzeum Auschwitz, więc niedaleko tego miejsca zbudowano ogromną replikę i to właśnie w niej nagrywano wszystkie sceny z obozu. Polskie miasta wielokrotnie pojawiały się w oscarowych hitach i nie mam na myśli tutaj tylko amerykańskich produkcji, ale również holenderskie.
Jest taki jeden film, który cieszył się wielkim uznaniem za granicą i nie wiem dlaczego, ale niewiele osób go wspomina w takich zestawieniach jak nasze dzisiejsze. Mowa oczywiście o filmie Charakter. To właśnie tutaj w jedno sportowych holenderskich miast wciela się Wrocław. I chociaż na początku przemierzano się do Gdańska, to jednak Wrocław skradł serca zagranicznych twórców. Film kręcono m.in. w Liceum nr 1, Parku Szczytnickim, w okolicach Trójkąta Bermudzkiego, a także przy ulicy Pomorskiej, Piastowskiej, Wita Stwosza, Kniaziewicza i Dąbrowskiego. Zaraz po Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocław jest jednym z tych miast, do którego zjeżdżają się światowi filmowcy. Dzisiaj wymieniliśmy go sobie już tak ze 2-3 razy i wymienimy jeszcze raz. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie tam powstał pierwszy na świecie film pełnometrażowy, wykonany w technice animacji malarskiej. I chociaż Oscara nie dostał, to nominacje już tak. Chodzi o niezwykle oryginalną animację Twój Vincent, przedstawiającą życie, a jednocześnie zagadkową śmierć Vincenta van Gogha. W filmie wykorzystano innowacyjne rozwiązania łączące tradycyjne malarstwo z animacją, by w wyjątkowy sposób ożywić dzieła wybitnego malarza. Wszystkie ujęcia wykonano techniką malarstwa olejnego i zaaranżowano we wrocławskim studiu filmowym. Przy projekcie pracowali nie tylko filmowcy, animatorzy i aktorzy, ale również ponad 100 malarzy. W większości byli to absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Pewnie wielu z Was podczas oglądania tego odcinka pomyślało sobie: no dobrze, Leon, ale to co mówisz, to duże miasta, to wszystko jest takie oczywiste, tak? Proszę bardzo. Biedrusko w gminie Suchy Las. Mówi Wam to coś? No właśnie. W tym miejscu pojawił się człowiek, który współpracował z Keanu Reevesem, z Al Pacino. Człowiek, który stanął za kamerą filmu Adwokat Diabła. Tyler Hackford ma na swoim koncie kilka głośnych tytułów, a jednym z nich jest Dowód życia z Russellem Crowe i Meg Ryan w obsadzie. Okazuje się, że produkcja z 2000 roku była kręcona właśnie w Biedrusku w województwie wielkopolskim. I tak, Russell Crowe odwiedził tę miejscowość osobiście. Dodajmy, że w tym samym miejscu powstawały również takie tytuły jak Ogniem i Mieczem oraz Czterej Pancerni i Pies. Russell Crowe podczas wizyty w naszym kraju miał skarżyć się na problemy z zasięgiem. Nie wiem, może nagrywali w jakimś lesie czy coś. Ile w tym prawdy? Nie mam bladego pojęcia. Wiem co najwyżej, że poza zasięgiem to był, ale nie Russell Crowe, tylko Steven Seagal, kiedy przyjechał do nas kręcić kolejny film w swojej karierze. Poza zasięgiem to produkcja z 2004 roku, w której pierwsze skrzypce gra właśnie Steven. W obsadzie nie brakowało Polaków, bo na ekranie mogliśmy oglądać m.in. Agnieszkę Wagner czy Idę Nowakowską. Nie brakowało też wielu polskich miejsc. W filmie pojawił się Pałac Kultury, Starówka, Biblioteka UW, a nawet budynek Politechniki Warszawskiej. Myślę, że to jest odpowiedni moment, by przenieść się z Warszawy gdzieś tam, poza Układ Słoneczny, gdzieś do odległej galaktyki. Przynajmniej w naszej wyobraźni, bo fabuła filmu tego wymaga, w rzeczywistości zostaniemy w Polsce. Ha, ale w jakim towarzystwie? Z Robertem Pattinsonem. Tak jest. High Life z 2018 roku to kolejny tytuł, w którym nie brakuje polskich akcentów. Jednym z nich jest aktorka Agata Buzek, która zagrała obok Juliette Binoche i Roberta Pattinsona. I chociaż wcieliła się w drugoplanową bohaterkę, to obcowanie na planie z takimi nazwiskami na pewno jest ciekawym doświadczeniem. Na tym jednak polskie akcenty się nie kończą. O ile sporo ujęć do filmu powstawało w Kolonii, to nie brakuje scen zrealizowanych w Polsce, a dokładniej w Białymstoku i jego okolicach. Wszystkie te filmy, które wymieniłem dzisiaj, to właściwie początek naszej listy. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, no bo w naszym kraju nakręcono również takie produkcje jak Jakub Kłamca, Wróg nr 1, czy niektóre sceny Opowieści z Narni. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie drugą część, to śmiało piszcie, nakręcimy, bo jest tego naprawdę sporo. Tymczasem trzymajcie się i uważnie patrzcie na ulice, przy których mieszkacie, bo kto wie, może spotkacie tam jakiegoś hollywoodzkiego aktora. Albo jakiegokolwiek aktora. Do usłyszenia.